Przyjaciele, ja nagrałem ostatnio, niedawno kawałek pod tytułem Postawy Serca. Ja kiedy zacząłem pisać ten kawałek, to do końca nie wiedziałem, jaki on będzie i jaki będzie jego ogólny sens. Nie wiedziałem, jaki będzie jego tytuł. Nie wiedziałem też, że on będzie odpowiednim kawałkiem na ten czas. Postawy Serca. Okazało się, że to jest kawałek na ten czas odnośnie postaw serca. Po prostu, jeszcze nie maczaj, Tadziu. Ja wczoraj, jak wracałem do domu, to zastanawiałem się, myślę, chciałbym coś powiedzieć jeszcze na temat tego kawałka, jakieś przesłanie jeszcze rzucić odnośnie tych postaw serca. Od razu zobaczyłem taką wizję. Ten kawałek mówi trochę o postawach moich ze świata, kiedy byłem, o postawach teraz, kiedy nie jestem w świecie, ale jestem w domu. I o postawach w ogóle Kościoła, prawda? Mnie, przede wszystkim mnie. I od razu, chcąc powiedzieć coś jeszcze, taką jakby ogólną wizję, zobaczyłem coś takiego, jeśli chodzi o postawy serca. To, gdzie jesteśmy tutaj, ten Kościół, to jest dobra ziemia. I teraz tak, my wszyscy jesteśmy powkorzeniani w różny sposób w tą ziemię. Każdy jest jakoś zakorzeniony. Jeden więcej, drugi mniej, ale każdy jest jakoś zakorzeniony. Ale w tej dobrej ziemi. I teraz tak, właśnie miałem taką wizję. Tych korzeni, które się wrastają, właśnie te korzenie, które się wrastają, te dobre korzenie, to są te korzenie, które się wrastają, to są ludzie, którzy mają właściwe postawy serca. Oni się będą wrastać. Oni się będą wrastać w tą dobrą ziemię. A ludzie, którzy gdzieś się pogubili i nie pilnują tych postaw serca, są jak ten korzeń, który się odwrócił niestety i zaczął iść w drugą stronę. I ten korzeń, który idzie w drugą stronę, on wtedy jego czeka go, no niestety niefajny koniec. Bo kiedy korzeń zawróci z ziemi, idzie on do góry, a kiedy wyjdzie z ziemi, wychodzi na światło najpierw, a później zostaje spalony i nie ma już tego nic. Tak to wyglądają postawy dobre, właściwe i niewłaściwe. Jasne postawy zwane postawami serca torują drogę na to, albo do zwycięstwa, albo będziesz leciał, albo dasz się poprowadzić. Ja przyzwoliłem szybko te proste zasady. Jawne postawy zwane postawami serca torują drogę na to, albo do zwycięstwa, albo będziesz leżał, albo dasz się poprowadzić. Ja przyzwoiłem szybko te proste zasady. To pamiętam te czasy bezowocnej wegetacji, z nieodrodzonym sercem żyłem jak zakładnik. Ja nie zdawałem sprawy sobie, dokąd idę, i tak leciałem nimi, a ja coraz niżej. W towarzystwie tyliś, co się zwołał marginesem, odnalazłem swoje miejsce, bo miałem w tym swój interes. A każdy pragnął więcej, każdy dbał o swoje, tylko nikt nie pomyślał, że jutro umrzeć może każdy. Boże, jak może to dewiza tego świata. Ja wiedziałem, że w systemie ty nie odnajdę brata. Poszukując kozaka, któremu mogę ufać, rozpoznałem Jezusa. I tak dalej ruszam niczym sycylijski armię wierny. Prawu omerta, dziś ja na straży prawdy wierny. Regułą nieba, wiem co to Boży teczka. Nauka z pierwszej ręki, dobrze znam jej charakter. Sam tylko galilejski. Jawne postawy zwane postawami serca torują drogę na to, albo do zwycięstwa, albo będziesz leżał, albo tak się poprowadzić. Ja przyzwoiłem tylko te proste zasady. Jawne postawy zwane postawami serca torują drogę na to, albo do zwycięstwa, albo będziesz leżał, albo tak się poprowadzić. Ja przyzwoiłem tylko te proste zasady. Nie ulegać presji. Żyłem się pod presją, bo tam gdzie wióry lecą, tam szerzy się królestwo. Naszpikowany wiedzą, nie zdobędziesz tego serca, które przyciągasz serce po głębie przyciąg. Głębia, choć nie mi oceniasz sumienia moich braci, to nie sposób nie mieć nerwa na ten cyrk chrześcijański. Jaki sprawie się poświęcasz i jaką cenę płacisz. Definiuję owoc, który zawsze jest wichrzany, choć bywają trudne chwile, te sloty i upadki, to każdy Chrystusowiec wali do jednej bramki. Proste zasady, gdy przed wiekami to prawo Syjonu, które się nie przedawni, to kwintesencja prawdy, która wypełniła serce zwykłego śmiertelnika, który pragnął więcej, bo nie było obojętne mi to, co ze mną będzie. Kiedy stąd odejdę, kiedy mój czas nadejdzie. Jawne postawy zwane postawami serca torują drogę na to, albo to zwycięstwa, albo będziesz leżał, albo tak się poprowadzisz. Ja przyzwoiłem tylko te proste zasady. Jawne postawy zwane postawami serca torują drogę na to, albo do zwycięstwa, albo będziesz leżał, albo
żyje z kary i wiem, komu to zawdzięczam. Dziś wiem, jaki dar zniszczeniu nie ulega. Taka specyfika nieba, a nawet tego świata, że każdy lubi wiesz, co, czemu rangę nadał.